Test, 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 test. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Pamiętajcie, wszystko tutaj nie jest poradą inwestycyjną. W ogóle jak możecie słuchać kolesia, który ma żółte papiery, a że żółtych karteczek tutaj u mnie jest w bród? Chociaż według norm, jak ktoś pracuje, powiedzmy, w jakiejś fabryce PharmaMed, albo nawet i Food, no to Yellow Notes, o nie, 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 no bo gdzieś tam uciekną i tutaj takie sprawy. Ale wracając już na ziemię, pamiętajcie, dodatkowo jeszcze trzeba było po tej fabryce jeździć jeszcze jednokołowym rowerkiem. Dzisiaj wiadomości, jest to wiadomości z wczoraj i dzisiaj, razem skumulowane. Plus nowe parę rzeczy, będzie też info od Galaktyce i tym presale'u. Oraz o Notcoin, który, jak to kręcę, będzie miał właśnie swoją premierę na przykład Binance. Więc zaczynamy! Także witam wszystkich, ruszamy, ruszamy, ruszamy. Jeszcze tutaj przypomnę, pamiętajcie, jest playlista Szybki Start, bo dużo nowych ludzi tutaj cały czas dołącza. I ta playlista no, będzie update'owana, tylko niech tutaj się obrobię z tymi nowymi tutaj rzeczami. I będziemy jechać dalej, także są takie krótkie filmiki. Dodatkowo macie jeszcze linki do Telegramu pod spodem i też tam możecie postować swoje wykresy na 1000 oczu. Ruszamy, 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 ruszamy. Więc zacznijmy. Dzisiaj trochę klasycznie będzie, ale i nie tylko. Także Bitcoin w tej chwili dla mnie robi tutaj bardzo ładną falę czwartą i jeszcze byśmy zobaczyli wybicie do góry. Na mniejszej osi myślałem, że zejdziemy do tego C, ale coś mi się wydaje, że już chyba tutaj by było wybicie i chyba już nie będzie tego ABCD, tylko będziemy mierzyć właśnie tutaj bardziej w górę. Dlatego jak to piszę, to właśnie raczej będzie to taki breakout. I inne coiny, bardzo ładnie, zaraz coś pokażę na innych coinach. Słuchajcie, inne coiny zakończyły już raczej swoje piątki. I tak jak rano na market update podawałem na Telegramie, pamiętajcie, warto być na Telegramie, bo Telegram, same update idą. I teraz jak ktoś powiedzmy, o nie kupił dołka, się tu źle czuje, słuchajcie, to jest dopiero pierwsze wybicie. Jeżeli tutaj ten pattern jest zakończony, pasowałoby zejść poniżej tej jedynki, ale słuchajcie, jeżeli Bitcoin będzie wychodził, mamy dywergencję tutaj w tym miejscu, to ja bym tutaj na przykład pokupował, tak? Bo raczej liczę na wyjścia do góry, znaczy ja pokupowałem. Także dzisiaj przeszedłem przez, na market update przeszedłem przez dużo monet, dobrze to sobie obejrzeć. Rio bardzo podobnie, mały retest liczę i tutaj do góry. CFG bardzo podobnie, token bardzo podobnie, Boson. Też taka jeszcze jedna świeca boczna i też bardziej w górę bym patrzył. I tak samo, i tak samo. Uważajcie na Scallop. Scallop będzie miał rebranding prawdopodobnie w przyszłym miesiącu i może tak pompować, jak kiedyś Fee pompowało, czyli Blockchain Bank. Dobra? Oni też są tutaj RWA. Z mniejszych monet patrzyłbym na Landix. Landix, czyli Landix Finance, tamte yieldy z farmowych landów, które tam oni pozyskują. Niedawno pozyskali w Kolumbii kolejnych rolników. Także też może być włamanie, to jest dosyć mały cap. Leox troszeczkę większy, czyli Galileo Protocol, nie ma tego patternu, ale też zbliża się tutaj, też widać dywergencję i też jesteśmy tutaj na poziomie, więc myślę, że mógłby mieć cofnięcie takie do, ja wiem, 81 centów i też mógłby tutaj coś robić. Ten malutki AX, czyli to jest Aurus X, to jest sieć kantorów w Dubaju, gdzie też mają swoje tokeny i można normalnie tokenizowane złoto, yieldy tam odprowadzać, lokować właśnie te swoje rzeczy i wymieniać je właśnie później na złoto, jak ktoś chce. Także i to niby działa, tam normalnie filmiki są pokazane, też bardzo malutki, 1 milion market capu około ma. On do wielki kolos. Wychodzi, jak już tu mamy tutaj trójkąt, to jeżeli jest to trójkąt w fali B, to mielibyśmy coś takiego, tak? Ale jest bardzo wysoko tutaj i jeżeli wybijemy tą trendlinię, to bardziej wychodzimy impulsem, no i wtedy tutaj ta dziwna taka formacja by tutaj wyszła. Nie to diament, nie to takie
takie coś. Po prostu jak już widzę taką jedną w trójkąt, to po prostu rozgrywam trójkąt, bez względu na to, jak to jest. Tao. Tao zaczęło wracać od razu powyżej 400. No i teraz jak będziemy mieć teraz retest na Tao, zobaczcie, teraz będziemy mieć, bo też tutaj, zobaczcie, mieliśmy spadek. Tu. Ten nasz pattern, który pokazywałem, 1, 2, 4, 5. Tao by teraz tutaj troszeczkę jeszcze może jedną świecą bokiem. I też wychodziłoby możliwie do góry. Wszystko to, że Bitcoin szedłby na 80, 84 tysiące. Tak to by wyglądało, ale no tak tutaj, tak jak patrzę, no właśnie, już się zaczął wyłamywać. Liczyłem, że będzie większa korekta, przynajmniej tej 50-tki, albo tutaj w tym trójkącie, ale już on goni. I dlaczego on tak goni? Zaraz tu wrócimy do tego wszystkiego. Spójrzcie na MACDATE. Już jakby wychodzimy powoli, możemy mieć takie podbicie, co prawda tutaj, albo tutaj i potem jeszcze taki do dołu. Też mamy charakterystyczne takie, zobaczcie, taką dwójeczkę. I te podbicie może być kolejnym tutaj dojściem do topu u nas, tak? Do tego topu. Dlatego myślę, że jesteśmy w tym miejscu. Tutaj mamy te podbicie i idziemy tutaj na top, tylko że tak szybko idziemy, że powiem Wam, że w listopadzie byłby duży znak zapytania, bo albo w listopadzie zakończymy tutaj ten ruch, o mniej więcej ten ruch, i zobaczymy, czy to się też pojawi. Jak tak, to wtedy mamy hossę gdzieś do 2025, a jak nie, no to koniec, zwijamy zabawki, ale jak widzicie, te 240 dni, ten model, który tutaj mamy, no na razie cały czas od początku działa, więc czekam. Dobra, idziemy dalej. Spójrzmy na jeszcze inne on-chain dane. Weźmy na Nupul. Nupul troszeczkę, czyli nie pamiętam, jak to jest skrót. Net Unrealized Profit and Loss. Spójrzcie, już tutaj oziem był trochę, więc teraz znowu można było go podpompować. Był tutaj na topie, zobaczcie, Bitcoin bokiem. Tutaj na topie, Bitcoin teraz miał korektę. Tutaj był na topie, Bitcoin bokiem i potem już się skończyło. Skończyła się hossa. Tutaj był na topie, Bitcoin do dołu. Także widzę, że przynajmniej byłoby podbicie, nie wiem, i te podbicie, liczysz na Bitcoinie właśnie, mogłoby nam to coś tutaj dać. I jeszcze dalej weźmy sobie tutaj nasz, moment, weźmy sobie nasz tutaj motyw. Momento. O. Nadal na dniówce właśnie schodzimy tutaj do dołu z naszym momentem. To jest Bitcoin Reserve Stablecoins. Więc dlatego myślę, że ten Bitcoin teraz, no tak, liczyłem na ten trójkąt na Bitcoinie, żeby się wyłamał, tak? Ale idziemy troszeczkę do góry, więc albo nam tutaj zaraz to zakręci, a jak nie zakręci, to po prostu jest na Bitcoinie taki fake out. I zaraz wrócimy do tego trójkąta i wtedy szukałbym wejścia na, powiedzmy, 65, a nawet i 60 tutaj 4, ale na razie się utrzymujemy. Po prostu coś takiego może się zdarzyć, coś takiego tutaj. Ale jestem bullish dosyć nastawiony. O, widzicie, o właśnie, zaczyna się tutaj nasz tutaj fake out. Zobaczmy. I raczej będziemy wracać, czyli ten trójkąt mógłby być mniej więcej o tutaj. I dopiero tutaj byłoby A, B, C, B. O. I teraz tutaj. Także o, akurat jak odcinek będę tutaj dawał, to powinno być całkiem nieźle. Więc ruszamy dalej. Teraz jeszcze parę metryc tutaj byśmy pokazali. Nie high block. O właśnie. Ethereum ETF. Spójrzcie, jak social volume zaczyna iść. Widzicie? Tutaj social volume. Social dominance. Tak samo, dużo poruszenia, bardzo dużo poruszenia, więc uważajcie, bo sezon bitcoinowego tutaj, znaczy Ethereum i ETF-ów, może niedługo nam wypalić. Zanim przejdziemy do walut i metali, to jeszcze tutaj byśmy szybko sobie zobaczyli Ethereum, okay, które pięknie zeszło, zobaczcie, Ethereum pięknie zeszło i teraz byłby moment na wyjście Ethereum tutaj do góry, jakbyśmy sobie zbadali. A tutaj powiedzmy tu B i raz, dwa, trzy. No tutaj mamy fajny trójkąt i tak jak wcześniej właśnie, brakowałoby mi tutaj tego zejścia, ale jeżeli Bitcoin już będzie się tutaj odrywał, zobaczcie, to tutaj była nasza czwórka i to by było wtedy raz, dwa, tutaj trzy, nie, tak, i tutaj jeszcze byśmy mieli zejście, o tutaj właśnie, ta czwórka w czwórce,
czwórkę w piątce. I tutaj byśmy mieli zejście do dołu. Także jeszcze Ethereum, jak ktoś nadźwignie, to bym tu chwileczkę zaczekał, bo może będzie za 2800 albo nawet za 2600 do wyrwania. Okay? I ten sezon by się wtedy po prostu zaczął dla Ethereum. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się wydaje. Jeszcze sporo różnych monet jest, ale i mówię, na Telegramie omawiałem, więc teraz widzę korekty na różnych monetach tutaj, bo liczyłem właśnie tą korektę na Bitcoinie, bardzo fajnie. I jak będę to kręcił, to pamiętajcie, rozgrywamy ten trójkąt, ewentualnie tutaj do około 65, jakby Bitcoin tu spadł. To by była jakaś nowa formacja i wtedy wszelkie coiny można by było tutaj na tym pułapie złapać. Idziemy do złota. Złoto bardzo ładnie wygląda. Na dużej osi czasu, zobaczcie, tygodniówce. Pamiętacie nasze targety? Tutaj. A trójeczka. Właściwie to już muszę przesunąć trochę. O, mniej więcej tu. Tu i tu. Właściwie to tutaj chyba ta trójeczka się kończy. Tu, o tak, mniej więcej w tym miejscu. Tu była czwórka, piątka. Więc idziemy na 2500. Pamiętacie tutaj ten wyłamanie z tego Copenhagen? No to właśnie to wyłamanie trwało 4 lata na tym, na złocie. I idziemy na 2500. Już nam bardzo mało brakuje. Kto by pomyślał, że na przykład ze średniej ceny 1900, ok, mamy 2400. Mamy 2400. Na małej osi, jak chcecie zobaczyć w tej chwili, pod jakiś trade, to wydaje mi się, że tutaj mamy A, B, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piątka. O, tutaj pięć. Czyli mniej więcej mamy coś takiego. A, B, C. O tu. I odtąd byśmy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to trójka, tutaj i teraz mała korekta i do góry. Tak mi się wydaje, nadal do góry byśmy szli. Tutaj tak było raz, dwa i teraz w tej, ta trójka to było raz, dwa, 3, 4, 5 i ta trójka by się nam tutaj zakończyła. O, potem by była większa czwórka. O, czyli byśmy zrobili, proszę bardzo, head and shoulder byśmy zrobili. Czwórka, jakiś trójkąt by tutaj był i jeszcze dalej do góry. Także teraz jeszcze podbicie bym liczył tak do 2420, potem korektę i potem sru. Ha, nie wiem, 2500, zobaczymy. Z srebro też bardzo ładnie wygląda. Srebro wyłamało się, zrobiło piękny Copenhagen teraz, dobra, w tym miejscu i target wyłamania się tego srebra, tutaj raczej już chyba nie będzie tego trójkąta, ale na razie zostawię to jeszcze. Target wyłamania srebra byłby na poziomie gdzieś w okolicy 46, moglibyśmy liczyć na około 44, powiedzmy 42, o tutaj, $44 za jedną tutaj, uncję tutaj tego srebra, więc to by było coś, czyli rosną nam metale, niepewność na rynkach. Dzisiaj nie będę przechodził przez te, zobaczcie, wszystkie różne inne metale leżą tutaj na dnie. Ładne konsolidacje. Wow, co tu się stało? Koper, ale wyszło z tego trójkąta. Wow, czyli zapotrzebowanie zapotrzebowanie na produkcję. Tylko pamiętajcie, że droga miedź spowolni później produkcję, czyli tutaj mieliśmy jakiś skok, coś potrzebne komuś było, do czegoś było tutaj potrzebne. Skok na produkcję. Ołów podobnie, teraz zobaczymy. Albo właśnie już za dużo powiedziałem i nie mam internetu. No nie wiem, dobra, ołów nie ten, aluminium. Aluminium też do góry, czyli produkcyjne metale do góry. Uran, wow, pamiętacie tutaj jeszcze? Nie, co ty macie, przecież ty nic nie wiesz, jak uran, co przez to zapotrzebowanie uranu, bla, 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 bla. Boom! Boom, ale techniczna analiza nie działa. No i tutaj mieliśmy wtedy to wchodzić, miałem nowe giełdy tam zrobić, ale niestety, zobaczcie, na tak ogromnym rynku z 50% poszliśmy do góry. I teraz albo jest to A, B, C tutaj i już ta końcówka i będziemy teraz lecieć z uranem do dołu, ale jak to przebijemy, to jest to, to tutaj mamy te wyjście, tu by była trójka, czwórka i byśmy mieli szansę na $37. O, tutaj do tego oporu, $37. Natural gas, to nas interesuje. Natural gas zaczął się wyłamywać do góry, czyli cena. O, czemu nie mam US crude oil? Ciekawe, a tu US oil. No dobra, czyli cena ropy też mogłaby
wychodzić w górę, lecz ten pattern ABC, no mamy tutaj dwójkę. Dopóki nie spadniemy na ropie poniżej 70, to nadal do góry, cena ropy do góry. Myślę, że jak gaz iść do góry, to i ropa będzie szła do góry. Nvidia pnie się w górę i prawdopodobnie będzie to kolejny strzał w górę, tylko jak daleko będziemy szli. Dlatego mówię, że ten cofnięcie się na giełdzie jest bardzo prawdopodobne. Niedługo, spójrzcie, Nvidia idzie do góry. Nvidia jest odpowiedzialna za bardzo duży wzrost w S&P. Więc jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na obligacje, rentowność z obligacji, spójrzcie, ten wzrost, ten bearish tutaj trójkąt, wyłamuje się jednak do dołu, ten diagonal taki. I to by świadczyło o tym, że mamy wyższy szczyt, niższy szczyt i pytanie, czy osiągniemy niższy dołek. Jeżeli osiągniemy niższy dołek, na razie mi to pasuje tak, 3-5B, nasza ulubiona formacja, i jedziemy do domu. Więc jeżeli tak by to było, na razie się wyłamujemy, to znaczy, że Fed jest bliski obniżenia stóp procentowych. Jak Fed jest bliski obniżenia stóp procentowych, no to znaczy, że już z Fed Funding Facility, tak jak Warren Buffett, co pokazywałem, oni tam trzymają kasę, czyli to, co mówiłem, to nie folia, jednak to prawda. Będą przemieniać, a zwłaszcza jak Warren Buffett powiedział, że tak, trzymamy to wszystko w Fedzie, tak, jak już mówią, że trzymają, to znaczy, że mówią raczej, że będą zabierać, tak przynajmniej mi się zdaje. Żeby tłum ludzi nadal się tam wbijał i żeby nie myślał o kupowaniu obligacji, bo wiecie, obligacje spadają, jak są odwrotnie skorelowane z rentownością. Jeżeli cena obligacji rośnie, no to rentowność spada, tak? Czyli im więcej chętnych jest na obligacje, tym państwo będzie oferowało mniejszy procent, tak? W tej chwili obligacje, rentowność z obligacji dwuletnich jest na poziomie tam 5, powiedzmy koło procent, 4-7. Więc przechodząc z Fedu, gdzie dają 5 i chyba 5%, mamy szansę kupować znowu towar bardzo wysoko yieldowy. I nic nie trzeba robić, bo to jest dolar, tak jak stablecoin. O, bond to jest stablecoin plus kupon jeszcze, tak? Dostajemy. Więc ten procent. Więc ci z Fed Funding Facility będą przechodzić na obligacje. Celowo wpuścili prawdopodobnie ten tłum ludzi znowu do, żeby tam do Fedów kasę odkładać poprzez Money Market Funds. I tutaj byśmy widzieli te wyłamanie. Tym samym S&P 500 zaczęłoby iść do góry, bo Fed obniżyłby troszeczkę stopy procentowe, troszeczkę, 0,25 punkta. Ape Thinking by się włączył, ale jest już to za późno. Widzicie po danych, że dane nie za bardzo wyglądają. Coraz więcej jest zadłużenia gospodarstw domowych. Wiemy, że ponad 40 milionów rodzin w USA żyje na granicy ubóstwa już, więc nie jest za ciekawe. Nie jest za ciekawe. I to by spowodowało krach, bo Fed zbyt późno ratuje gospodarkę, to już jest widoczne od, nie wiem, 60 lat i mielibyśmy naszą dużą korektę, czyli wracając do Bitcoina, Bitcoin by teraz poszedł do 80, następnie coś by się stało, żeby się zdampował i potem byłby nasz ten fajny ruch. Jeżeli tak by było i Bitcoin by osiągnął 80, znowu będę przypominał, żeby brać coś dla siebie, bo później będzie znowu okazja na nabieranie toreb niżej. I oczywiście znowu będzie to gadka, co ty, jak tutaj, przecież ETF-y, bla, 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 bla. Pamiętajcie, tak samo jest dziś rentowność 10-letnich obligacji. Dobra, przejdźmy dalej jeszcze na Baltic Dry Index. Baltic Dry Index na razie robi tutaj taką konsolidację, jakbyśmy mogli sobie zrobić to ABC. No i tutaj liczę, że Baltic Dry Index spadłby. To by oznaczało niedrożenie towarów jeszcze i tym samym byłoby na przykład dla Polski dobre, bo te negatywne wiadomości, które też dzisiaj poczytam, to jest ten zgniatacz czaszki, ale ten zgniatacz czaszki udowodniłby, że nie byłoby źle, że ci, co wytrzymają to, żeby się nie poddali, nie byłoby źle, tylko żebyśmy spadli poniżej tutaj tego 1600, ok? To jest, kiedy spadliśmy raz, dlatego myślę, że będziemy raczej lecieć do dołu, ale jeżeli z tego trójkąta tutaj takiego na małej osi włamiemy się do góry, to uważajcie, będzie atak dóbr wysokoinflacyjnych. Także wyłamanie tego trójkąta, nie wiem, czy to tak widać dobrze, no właśnie. O, tutaj widzimy ten trójkąt, patrzcie. Bardzo ładnie. Spójrzcie, o. O, wyłamanie tego trójkąta, okay, A, B, C, D, E i do góry, by tutaj szło, nie wiem, czy takie da radę coś takiego zrobić. Powiedzmy A, B, C, D, E gdzieś w tym miejscu i do góry spowodowałoby atak dóbr wysokoinflacyjnych. Dobra? Tak mniej więcej by to wyglądało. Zobaczymy. Przejdźmy sobie do DXY. Dolar wygląda na to, że łapie
po kolejnym swing flare pattern, tutaj impuls do dołu i kto wie, czy przypadkiem nie będziemy lecieć, to by pasowało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o taki układ byśmy zrobili, spójrzcie, coś takiego, może ja to rozciągnę, wtedy będzie to lepiej widoczne, byśmy zrobili coś w tym stylu, o, tu, tu i tu, wtedy polski złoty nadal jeszcze byłby w sile. Weźmy sam polskiego złotego. Mamy, nie wiem, myślałem, że będziemy się wybijać, jak widziałem tutaj 1, 2 i tutaj byśmy na 3, ale wróciliśmy, więc to było dla mnie ABC. Jeżeli to jest dla mnie ABC, to całe to wszystko jest czwórką dla mnie. I czwórka to tworzy Brooding Wedge, nie wiem jak to się po polsku nazywa, rozgałęziający się trójkąt, jakoś tak. I zwykle, jak trójkąt, to fala przedostatnia, prawda? Więc jeżeli fala przedostatnia, to mielibyśmy możliwość spadku tutaj na A, czyli jeszcze niżej, czyli dolar spadłby z 3,90 na około 3,80 lub nawet 3,70 w nadchodzących tygodniach, co by pasowało do DXY. Euro bardzo podobnie, euro już zaczęło tutaj właśnie opadać w tym miejscu, już zaczęło właśnie tutaj opadać, także... Także gdzieśmy widzieli takie coś, poczekajcie, gdzie tutaj to było, raz, dwa, o właśnie, to bym chciał zobaczyć na dolarze do polskiego, o to, ten fragment tutaj, to bym chciał zobaczyć właśnie, to by było bardzo ciekawe, dobra, weźmy, to mieliśmy, frank do PLN-u. Frank do PLN raczej wykonuje ostatni tutaj ruch do dołu, żeby się w tej trend linii tutaj zatrzymać. Dobra. Wiem, że co ludzie myślą o trend liniach i tym, ale ja pokazuję tylko trend linię jako wykonanie fali, wiecie? Także zobaczcie, tutaj by pasowało fajnie. Raz, dwa, trzy. Ta czwórka z weekiem, no jest dopuszczalna według mnie. Cztery i teraz tutaj trzy, cztery, pięć. Gdzieś tutaj byśmy się zatrzymali na granicy 4,30, coś w tym stylu na franku. 4,29. Do PLN oczywiście, do PLN. Do dolara, frank. Na razie mam odbicie, więc teraz tak liczyłbym na korektę do dołu. Na korektę. Dalszy ciąg tutaj. Funt do polskiego złotego. O właśnie, funt to samo zaczyna robić. Też chciałbym zobaczyć jeszcze jedną tutaj taką odnogę. Tak na 4,90, a potem też mogło być odbicie. Korona dolara raczej zaczyna. Tu była jakaś trójka możliwa i jeżeli to już nie jest nasz początek naszego spadku, to na razie rozegrałbym ten trójkąt. Czyli tutaj by było A, B, C, D, E i do góry. Ten trójkąt w koronie. Ten trójkąt w koronie. Dobra, no i to by było w sumie chyba na tyle, jeśli chodzi o ten. Dane z Polski, muszę znaleźć dobry polski serwis, który daje takie dane, ponieważ te rzeczy, które ja tutaj mam, to zobaczcie, na przykład Polish Unemployment Rate, ok, fajnie, tylko że mamy tutaj z marca 2024, a gdzie na przykład z kwietnia? Nie ma na przykład, nie, o, miesięczne weźmy, unemployment, nie ma, więc nie wiem jak te dane, czy one już się podniosły, czy nie podniosły z bezrobocia, ale jeszcze raz pokażę parę takich ciekawszych newsów, to zobaczymy tutaj. Jeszcze wracając do tego. Zobaczcie, Hongkong bardzo ładnie zakupuje ETF-y, bardzo ładnie, więc Bitcoin jest pchany. A Bitcoin flows, zaraz, Hongkong. A, sorry, Hongkong, zaraz, zaraz. Hongkong Bitcoin Spot ETF, zaraz, momencik. A gdzie było, kurde, zawsze to jest zmieniałem coś, Bitcoin Influencer. Hongkong, ale ja nie chcę Hongkongu, chcę ETF-y. A, tutaj jest, aha, odwrócili to, dobra, tylko że... No wtedy, uważam, że wtedy było, o właśnie. Także bardzo ładnie to wygląda i zobaczcie, większość tych ETF-ów tutaj zaczyna zakupować, zobaczcie, 0 sprzedaży, 0 sprzedaży, tutaj wczoraj GBTC troszeczkę sprzedało, ale już kupuje znowu, tu znowu kupowanie, wszystkie ETF-y skupują. Jeszcze wiadomości, więc tutaj odpalę panel, aha, partnerzy wiecie, kanału niezmienni tutaj, muszę tylko usunąć
DCI. Także dobra. Dobra, idziemy. Słuchajcie, grzyb na ścianie, zobaczcie. Te wszystkie wiadomości, które teraz trafiają tutaj do Polski, spójrzcie, grzyb na ścianie trzeba wietrzyć. Tak deweloperzy niszczą marzenia ludzi. Tak deweloperzy pomagają bogatym klientom płacić niższy podatek. Pożar, coś tam, ogromny teren przejmą deweloperzy. Deweloper w Warszawie przegrywa w sądzie. Wyliczał przestrzeń pod ścianami działowymi. Trik na wózek inwalidzki. Deweloperzy coraz bardziej pomysłowi. Wielu deweloperów to klasyczni Janusze, którzy deweloperzy. Nie wiem czemu, ale chcą uwalić ten kredyt 0%. Tak, gdyż powiedzą, że no tak, tu będzie wzrost tego. I zobaczcie, jaka to jest ogromna kampania. Ilu youtuberów, ilu tiktokerów, ilu xoverów, czy tam tweetoverów bierze w niej udział. A patrzcie, co pokazują dane. Patrzcie, ceny transakcyjne z rynku pierwotnego w Warszawie. Start programu 2%. Zobaczcie, odpowiedzialny był tylko za taki wzrost. A co jest od 2018 do tego momentu, jaki był wzrost? Z około 8 tysięcy cena za metr poszła na prawie 100%, na jakieś 15 tysięcy. Czemu o tym nikt nie mówi? Czyli teraz ktoś próbuje stłamsić ten program 2%, żeby nie było tego wyższej recovery i nie wiem właśnie, czy to nie jest akurat takie rozwiązanie tutaj, bo banki, jak widzimy, dają przedsiębiorcom pieniądze. Więc jeżeli banki dają przedsiębiorcom pieniądze, to ci przedsiębiorcy w większości chodzą na te różne panele dyskusyjne, tych wiecie, w garniturach, tych ceteris paribus i tym samym te banki mają tych klientów, którzy słuchają tych właśnie różnego SGH rzeczy, ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie wąskie myślenie, tak mi się przynajmniej wydaje. I ci ludzie będą inwestować w ten rozgrzany rynek. Wiecie, to tak jak nikt Bitcoina nie chciał za 15 tysięcy, za 30 tysięcy, za 60, każdy chce go mieć. Tak samo będzie na każdym innym rynku. Musicie się nauczyć, że ludzie, nawet poważni inwestorzy, biznesmeni, którzy się dorobili na polskich hoście, tak naprawdę nie znają tego rynku, bo nie znają cykli. Ja jestem nadal zdziwiony. Wiem, o cyklach mówię już od chyba 4 lat, od 2 i bardzo intensywnie, a od roku po prostu super intensywnie i praktycznie na każdym odcinku powtarzam cykle, tak? I rysuję i nadal dostaję negatywne komentarze, jaki cykl, bla, bla, ale jestem zdziwiony, że ludzie, których na przykład widzę, że są sukcesorami, też nie rozumieją cykli. To jest, jak wy zrozumiecie te cykle, jak wy załapiecie to, co ja mówię, to będziecie leap ahead, po prostu 4 stadiony do przodu. Więc patrząc na to, jeżeli banki będą dawały ludziom pieniądze, tym firmom, to wrzucają je na granat. I tu bardziej byśmy popatrzeli na troszeczkę inny format, a mianowicie jakbyśmy sobie narysowali diagram przyczynowo-skutkowy znowu, dobra, i podstawili, normalnie widać efekt, tak, że miałby być V-shape recovery, ok, albo na przykład rozdmuchanie bieda w Polsce, to ta bieda w Polsce jest pod znakiem zapytania, czy ja patrzę na prawdziwy diagram przyczynowo-skutkowy, czy ta bieda tutaj poprzez bo tutaj wiecie, tu mamy przyczyny i przyczyny powodują biedę, to efekt będzie biedy, ok? My nie znamy efektu, a patrzymy tylko na przyczyny. Dlatego ten diagram przyczynowo-skutkowy musimy zrobić taki reverse engineering. Ja o tym tłumaczyłem już masę rzeczy, chyba na Fiat Marines nawet było pokazane, jak ja to robię, ale nieważne. W tej chwili jednym z przyczyn biedy w Polsce, czyli upadku koniunktury, byłoby zakasowanie kredytu 0%. Ale banki nadal będą dawały kasę, więc raczej banki będą stanowiły oddzielny, malutki diagram przyczynowo-skutkowy w tym miejscu, powiedzmy banki, bo banki będą dawały kasę. Wydaje mi się, że chodzi tutaj dużą miarę o przedsiębiorców / biznesy lokalne, czyli lokalnych biznesmenów. Lokalnych. Gdyż jeżeli ich przykasują, dając pierwszym kasę, to spowodują większy damage, jak na przykład ten kredyt 0%. To o nich się rozchodzi. Według mnie to o nich. Bieda ma być polskich biznesów. Tak jakby ktoś chciał przejąć polskie biznesy w różnej maści. Nie wiem, tak to po prostu widzę. Takie coś właśnie, miałem to wczoraj nagrać, ale tak zacząłem sobie, jeszcze tam wieczorem przeanalizowałem i
właśnie upodlenie polskich biznesów jest kluczem. Nie kredyt 0%, a upodlenie polskich biznesów. V-shape będzie prawdopodobnie przez polskie biznesy. Jeszcze powtórzę to parę razy w kolejnych ciągach paru miesiącach, żeby wam się utrwaliło, ale obserwujmy to, bo jeżeli nie będzie kredytu 0% i jakiegoś tam, nie wiem, kredytu start i tam huk wie coś tam, a będą za to kredyty dla przedsiębiorców, to zobaczymy w tym właśnie kolejnym pewnie wykresie, za kolejny kwartał, tam co było na bankierze, to słuchajcie, dla mnie jest to wrzucenie kogoś pod autobus. A ci ludzie i tak nie będą tego słuchać. Duży warszawski deweloper o drogich mieszkaniach. Nie mamy jeszcze takich marsz jak dilerzy narkotyków. No to jest dla mnie pchanie kogoś pod tego, pod autobus. Ale nie tylko w Polsce jest tak. Bank mówi, nie mogę dostać kredytu na ratę $1200 miesięcznie, ale mogę płacić 2000 w najmu za to. Także coraz więcej ludzi widzi, że banki, które zatrzymują naszą kasę, które jakby już nas skazały, że jesteśmy, i tutaj sporo słów daliście na temat bawełniarzy, rękawów i tam w ogóle innych pracowników. Także nie wiem, może będziemy na zmianę, będę to używał, tych różnych wyrazów. Dodam też stachanów, tak? Przodownik pracy, ktoś tam jeszcze powiedział. Także, także pchają nas w krypto. Pchają nas w krypto. Wkrótce będzie coś, że tak perfidnie to robią, bo atakują wszystkie grupy ludzi, że pokazują im, że to nie są ich pieniądze. Dobra, Siemanderko. To jest ciekawy raport z placu. USA kontra Chiny. Start 2027. Pochodziłem tu i ówdzie, popytałem, posprawdzałem, no i dowiedziałem się, że moja firma od 2027 ma zaprzestać kupowania części z Chin. Ciekawe co z zamówieniami, które tam wysyłamy, około 20%. Odgórna dyrektywa głównej firmy z USA, która ma w składzie firmy w branży Industrial Tech, ta firma, jedną z nich jest ta, w której ja pracuję od 16 lat. Także ciekawa sytuacja, która dopiero się rozkręca. Czyli nadal USA przenosi swoją produkcję z Chin do Indii. To jest ciekawe, z Chin do Indii. I tu będzie bardzo ciekawe, jak to będzie rozwiązane, ponieważ USA wkrótce może zacząć nakładać różnego rodzaju bany na chipy i produkty, które są eksportowane do na przykład Stanów. To jest bardzo ciekawa sprawa, to jest bardzo ciekawa sprawa. Wspomniałeś ostatnio o zatrudnieniu w marketach RTV, AGD. W naszym mieście około 12 tysięcy mieszkańców, 50 km od Wrocławia, zaczęli wywieszać takie ogłoszenia. W dużej fabryce mebli około 2000 pracowników, nowo zatrudnieni młodzi dostają większe stawki od starych pracowników. Faktem tego było zwalnianie się tych drugich. Czyli dla mnie tutaj jest coś takiego, żeby pozbyć się starego kapitału ludzkiego, starego doświadczenia, powiedzmy. Właściwie nie starego. Cofam to. Doświadczenia ludzkiego i wymienić to na nowych, niedoświadczonych. Tak jakby miało to coś przygotować, że oni tak sobie nie poradzą. Widziałem takie już praktyki w fabrykach. Zwykle się to źle skończyło. Młodzi nie mają za wiele chęci do pracy. Nauczyć czegokolwiek też podobno prawie jest niemożliwe. Jest inne podejście. Treningi szkoleniowe w tej chwili dla młodych są nieadekwatne. Marnuje się czas. Trzeba inaczej podejść do nich. Trzeba podejść do nich na zasadzie tradingu. Aktualnie to już za bardzo nie będą mieli, tylko że tradingu nie zrozumcie mi źle, nie tradowania na giełdzie. To nie o to chodzi. Zresztą to było chyba na Fiat Marines opisane. Trade. Tak, jeden odcinek był coś trade. Aktualnie tam jest bardzo dużo odcinków. Bardzo niedużo ludzi ogląda te rzeczy. Pytań mam na te rzeczy od metra. Więc, no nie wiem, jeżeli przejdziecie, to coś takiego jak Szybki Start też tam jest na Fiat Marines, to jest Thinking Box, taka playlista i, no nie wiem, obejrzycie sobie też krótkie filmiki, nie wiem, jak chcecie. Aktualnie to już za bardzo nie będę mieli do kogo się ewentualnie nauczyć. Pracują często 2-3 dni maksymalnie, miesiąc i się zwalniają. Oczywiście w katalogach firmy zawsze piszą o zespole, iluś tam profesjonalnych pracowników, dlatego mówię, brakuje wszędzie ludzi do pracy, chyba możliwości pracowałem są ograniczone. Jeszcze drugie. Przez ostatnie około 2 lata postawił market Lidla 3D. No, ludzi jest. Aha, postawiono się markety. 3 Lidle, nie, Lidla i 3 razy Dino.
ludzi, którzy przybywa w podobnych sklepów z 8 plus inne mniejsze. Jak było jedno dino, to była kilkuosobowa obsada, wypłaty przyzwoite. Przy trzech sklepach stawki poszły w dół i mają często po dwie osoby na sklepie, więc muszą więcej zasuwać. Wtedy zwalniają się i kolejny problem z obsadą. No tak właśnie to wygląda. Także nie wiem, patrzcie na to, co się tutaj po prostu dzieje. I te, zobaczcie, profesjonalne różne rzeczy, nie wiem, ale szczególnie jak rozmawiam w Polsce z ludźmi, to bardzo popularne słowo jest, że polecam. Kto coś poleca? Posłuchajcie, wymaszcie sobie to słowo z waszego słownika, ponieważ od razu będziecie wpadać w pułapki. A mówię wam, że jak płynność się będzie kończyła, to tych pułapek będzie od metra i każdy będzie chciał polecać coś, ok? Nikt nie jest w stanie wam polecać, ponieważ od razu szukacie słowa, drugie słowo, które tam nie występuje, gwarancja. A słowo polecam, to nikt wam nie zagwarantuje czegoś, nad czym nie ma kontroli. Także pamiętajcie, ja niczego tutaj nie polecam. Jedynie co polecę, to to, żeby inwestować w siebie, w swoją wiedzę. Po prostu. To jest jedyne, co jest godne polecenia. Patrzcie dalej. Macron, next, nie wiem. A tutaj. Polska, pierwszy kwartał PKB, wzrost 1,9% rok do roku. Prognoza 1,8%. Poprzednio 1,0%. Czyli wow, super zarąbiście. Ultra cool, nie? Kalendarz ten makroekonomiczny 1,9%. I tutaj jedna osoba z Brygady Tygrysa. Żeby jeszcze PKB odzwierciedlało stan faktyczny państwa i sytuację Polaków. Patrzcie, kto odpisuje. Sytuacja Polaków wydaje się lepsza, niż to pokazuje PKB. Bezrobocie rekordowo niskie, płace mocno rosną, a inflacja mocno tam w dół. Także zobaczcie, ci tutaj eksperci nie umieją czytać wykresu bezrobocia. Jeżeli w bezrobocie leży na samym dole, to co to oznacza? To oznacza przegrzanie gospodarki. To tutaj już pokazywałem to wiele razy, o tutaj, że jeżeli mamy, to nakładałem chyba te dane tutaj, jeżeli mamy unemployment rate, to weźmy sobie, dodajmy tutaj employment rate, spójrzcie, i jak to działa w cyklach, zobaczcie, jak to działa w cyklach. I tu porównywaliśmy to jeszcze z Irlandią, tak samo było, zobaczcie, Irlandia unemployment rate, zobaczcie, bardzo podobnie. Mamy te same cykle, więc patrząc na te cykle, nie wiem, czy tutaj akurat, no właśnie, urywałem się, o tutaj. Mamy, zobaczcie, o w Polsce tutaj było. Mamy w tym samym cyklu, mamy takie przejście, zobaczcie, tu do góry, następnie tu spadek i teraz byłoby tu do góry, czyli bezrobocie by szło dosyć z małą przerwą, a potem znowu byłby lata prosperity gdzieś w okolicy, nie wiem, 2030-32. Tu gdzieś by było ten prosperity, może sobie tutaj damy taki target w okolicy 2030, o tu, ok, zobaczmy, koniec recesji, zobaczymy, czy tutaj koniec recesji, dobra, zobaczymy, dam datę, jaką tu, gdzie tu mamy, 2024-05-16, o, takie coś. Zobaczymy, czy to, jak jeszcze będę żył tutaj, powiedzmy, i będziemy jeszcze wszyscy dychrać, to zobaczymy, czy takie coś by tutaj było. Więc spójrzcie, to jest cykliczność. I te wykresy czyta się odwrotnie. Bezrobocie na samym dole jest to przegrzanie gospodarki. Już wtedy inflacja i inne rzeczy przestają jakby być, wiecie, względne. Ale zobaczcie, ile osób i... Oh my God. Andrew Tate wkłada 100 milionów w Bitcoin. I po prostu zostawia to i ładuje całą swoją kasę. Czyli wszyscy inni też widzą, jak to się zmienia. Weźmy sobie tutaj na przykład liquidity, patrzcie. To jest Global Liquidity Index. Spring, tu mamy, nie wiem, jest OK. Fall i winter, więc jesteśmy teraz w springu i mamy jeszcze tutaj chyba summer. Jeszcze do góry, więc wychodziłoby, że w okolicy 2025 skończyłaby nam się nasza hossa. Kumamy? Michael Saylor. Będzie około 2000 firm, funduszy, będzie biło się, żeby wchodzić w Bitcoina. A zarządzają łącznie około 27 trylionami asetów, czyli bilionami. Vanguard.
koleś, który był przeciwny w Vanguardzie, ustępuje, a koleś, który wchodzi jako nowy CEO, brał udział przy tworzeniu BlackRockowego launchu ETF-ów. Boom! Kolejny. Hash Ribbon. Zobaczcie. Minerzy, jak kapitulują, dobra, teraz jest też kapitulują, to jest Hash Ribbon, później jest boom, zobaczcie. Kapitulacja, boom. Kapitulacja, boom. Kapitulacja, boom. Także znowu mamy sygnał, że możemy podbić trochę na takie 80 koła, a później możliwa taka szybki flash crash korekta. Millennium Management, jakiś kolejny fundusz, oh my god, coś tam, pokazuje, że ma 2 miliardy dolarów w Bitcoin ETF. Ok? Także kolejna firma, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna. Teraz jakaś duża firma, nie mająca Bitcoina, to bida. Ba, małe firmy mają po parę Bitcoinów, tak żeby tylko to było. I pomyślcie sobie, że później takie firmy, powiedzmy, że ktoś akumulował na firmę Bitcoiny i ma ich powiedzmy z 50 do 100. Ta firma jego nawet, nie wiem, jakby mogła robić powiedzmy, nie wiem, wieszaki albo jakieś, nie wiem, wiklinowe koszyki. Ta firma będzie przedmiotem zakupu za grube miliony przez różnego typu fundusze, powiedzmy w 2030 albo tam 35, jak jeszcze nic się nie stanie, Bitcoin zostanie skakowany, to jest warunek, tak? Gdyż będzie miała aset, którego jest bardzo mało na rynku. Okej? Okay? To jest grube. Dobra. To tyle z tutaj. Idziemy dalej do wiadomości. Więc tutaj zobaczmy sobie sentyment. Wow. Pięknie. Idziemy. Dot Mog. Warto takie coś patrzeć tutaj. Price. Też pięknie. Teraz pięknie cały czas. Bardzo ładnie. Bitcoin troszeczkę tutaj opada, ale zobaczcie, ile mieliśmy tutaj tego wzrostu. Może zaraz będzie jakiś update. I Notcoin wystartował. 20% plus. Pięknie. Tu jeszcze tylko chciałbym pokazać takie, będzie takie wydarzenie w Warszawie. W Warszawie? Tak, w Warszawie. Kino Luna. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. Okazało się, że jeden z uczestników to jest organizator tutaj takich rzeczy. Legendy kina. Chodzi o sztuki walki. Polska premiera filmu The Last Commit. Z gościem specjalnym wydarzenia będzie Matthias Hughes, Mroczny Anioł, Kickboxer 2 Godzina Zemsty. Nie wiem, czy pamiętacie TC 2000. Jeszcze tam podobno ma być ten. Banks? Gdzie on tutaj jest? Jest, Billy Banks też tutaj będzie? Ja pierdzielę, to może być ostro. Pamiętacie tego kolesia? To jest ten Matthias, to jest Bożysz kina walk z lata 80, tak? Także bilety limitowane. Nie wiem, wejdźcie sobie, jak ktoś jest z Warszawy, ja bym chętnie poszedł na coś takiego, jakbym był, bo to jest lata 80, 90, różnego typu, wiecie, tylko dla najlepszych, podwójne uderzenie, nie wiem, Niko ponad prawem, kurde, Żelazne Anioły, pełno. Więc tutaj to wejdźcie sobie tutaj właśnie na, to jest legendykina.com. Morfeusz, jeden z projektów AI, które mogą być teraz bardzo tutaj na piedestale, to będę musiał pokazać parę, to może w kolejnym odcinku zrobię, sobie tylko tu zapiszę, żeby pokazać tutaj właśnie AI-owe. AI monety YouTube. Dobra, także sobie przejdziemy przez takie ciekawsze, powiem parę słów o nich. I tutaj Morfeusz ma na przykład, wspiera builderów, żeby dawali swój kod i dostawali rewardy. Czyli jak ktoś buduje na przykład na open source, to będzie mógł dostawać za to nagrody i to będzie free AI, powiedzmy, dla ludu, tak, żeby przyspieszyć to wszystko. Ciekawa taka opcja tutaj jest. I też jest asystent tutaj właśnie AI, także Morfeusz, poczytajcie sobie o tym troszeczkę. Spectral, on-chain, to jest też ciekawy projekt. Spectral ma bota, który za tekst mówiąc, tworzy Wam kod chyba w Solidity, mi się wydaje. Chyba w Solidity. Więc ten language model tworzy takie coś, a oni mieli teraz partnership z chyba Solidity to jest, nie pamiętam. Tak, Solidity, Pragma Solidity. I oni mieli partnership jest z Test Machine. Test Machine to jest projekt, który waliduje kod i w tym wypadku będzie walidował kod taki, który ten chatbot Wam napisze. Bardzo silne połączenie. Spectral, mało się jeszcze mówi o Spectralu, ale uważajcie tutaj jeszcze, uważajcie. I Galactica, słuchajcie, teraz jak to nagrywam,
jak już dodam, to już będzie u Was na Spitzborgu otwarta Galaktika i będziecie mogli w to wejść w presale. To będzie moje logo tutaj, 3DN Krypto, taka nieduża pula. I teraz tak, Galaktika to jest, na Telegramie o tym już pisałem, ale powiem jeszcze raz. Galaktika to jest projekt KYC z swoją autorską dwustopniową walidacją, algorytm po prostu AI to waliduje. I teraz tak, ten projekt będzie miał vesting 24 miesiące. Monthly, tak? Dopiero jak będzie TGE w trzecim kwartale tego roku. Więc jak ktoś tam nie czytał na Telegramie, sobie tam przeczytaj, wpisze sobie, szukaj Galaktika. I maksymalnie będzie można postawić 1000, minimalnie 100. I teraz tak, jest bardzo długi vesting, więc na pewno cały nie uwolni się w hoście. To jest, trzeba podać. Ja liczę na 50% około uwolnienia, 40% uwolnienia w hoście, 25% tak w takim rynku przejściowym, no i resztę w BES-ie. Ale jeżeli ten projekt, a to jest autorska technologia i tam ma sporo powiązań oraz jeszcze tam jest jeszcze inny produkt do na przykład social różnego typu trendów, prawdopodobnie będzie tam też pokazany, to oni celują w wiele rynków i powiem tak, nie, to nie są tylko KYC i wasze identity, co ja mówiłem właśnie wiele razy, że chciałbym, że KYC było na blockchainie, tylko chodzi mi tutaj o KYC wszelkich dokumentów z wami związanych, czyli KYC na przykład w siłowniach się zapisujecie, KYC na przykład jak bierzecie kredyt, KYC na przykład jak, nie wiem, akt notarialny macie, KYC na przykład jak macie swoje dane medyczne, KYC na przykład jak macie, nie wiem, dane ubezpieczeniowe, wszędzie KYC. I teraz tak, ten projekt ma szansę stać się leading projektem ze względu na masę, jaką posiada w KYC. I jeżeli tak, to ja go kupuję, bo tam dużo nie można wejść tak czy jak. Ja go kupuję pod tym względem, że liczę, i to dlatego to jest mój scenariusz, to jest ja inwestuję to pod tym względem, niech każdy sobie swój sam powód zbada, że byłby to projekt o kapitalizacji wyjściowej później 2 do 5 miliardów dolarów, tak? Czyli byłby na przykład w stanie, mógł być w pierwszej, nie wiem, 50 albo coś takiego. I wtedy to by miało sens, bo wejście jest przy kapitalizacji chyba około 90 milionów. To by wtedy te uwolnienie przy 50% średnio byłoby dobre w hoście. I to tylko na to liczę. Jeżeli się nie uda tej galaktyce wbić do takiego dużego market capu, no to niestety cała strategia legnie w gruzach, ale raczej nie powinno być problemu ze zwrotem z inwestycji. Tak przynajmniej ja to widzę po sobie. I pamiętajcie jedną rzecz. Bez KYC tego, co proponuje Galaktika, a oni tam rozmawiają z różnymi dużymi graczami, nie będzie RWA. Nie będziecie mogli kupować sobie Real World Asset, stać się właścicielem jakiegoś tam real estate'u gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, w Stanach albo gdzieś tam, powiedzmy, w jakiejś tam Albanii, która będzie wchodziła, powiedzmy, do Unii, tam będzie też to popularne, tak? Nie da rady. I później nie będziecie mogli tego, co macie, bo to jest najważniejsze, że jak jesteście, nie wiem, współwłaścicielem jakiegoś osiedla, dać wasz współwłaścicielstwo w zastaw i na przykład kupić sobie apartament w Hiszpanii. Nie da rady. Bo bank w Hiszpanii powie, my nie wiem, co to jest w ogóle, panie. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy pan to posiada. Nie mam pojęcia. I dopiero wtedy, jak KYC się rozwinie, dlatego dla mnie sezon KYC to nie czy, tylko kiedy. Wydaje mi się, że jak Real World Assets się rozpompują, to wtedy nagle będzie usilne szukanie po prostu KYC, żeby można było coś z tym zrobić. Także Swissborg, każdy, kto miał mojego linka, no to wtedy mu się w panelu wyświetli właśnie ten dedykowany dla 321 Crypto presale. I być może będą jeszcze inne deale też. Ten taki po prostu startowy jest, niestety ten vesting zabija wszystko, ale tak jak mówię, dla mnie, ja to wchodzę dlatego, że myślę, że ma szansę być to leading KYC, bo w tej chwili nie ma leading KYC z takim właśnie z takim podejściem technologicznym. Ale idziemy. Notcoin, wreszcie listowany. Notcoin wkrótce już tutaj wszędzie będzie tradowany, będzie na różnych tutaj wykresach. I zaczynamy, czyli każdy, kto kopał, już ma możliwość na Binance i na chyba OKX czy na Bybicie deponować to. Także pamiętajcie, zwykle wykres przypomina, a może dodajmy to tutaj sobie,
bo pewnie będziemy to obserwować, tego notcoina. Not USDT. Jest Gate.io. Notcoin. A, jest też na Mexie. A, damn it. Damn. Także tutaj muszę go sobie dodać do Mexu. Czekajcie. Not USDT. Pyk. Jest, notcoin na Mexie. Proszę bardzo. Także ładnie. 1,3. No, cena jakby zeszła tu. Cena, zaraz pewnie cena opadnie, więc uważajcie. O, proszę bardzo. Także cena raczej będzie tu w tym miejscu za 0,9. I za ktoś by, nie wiem, teraz to miałby 30% przeceny. Także muszę zobaczyć, ile tych notcoinów ja tam mam. Ale już zaczyna się. Już będzie można klemować, więc pewnie będziemy też tutaj usilnie na to patrzeć. Kolejny. Pingu. Pamiętacie ten projekt, który wystartował na Katamoto? To Pingu tutaj zszedł bardzo ładnie. Wszyscy, co dostali ten presale, zdumpowali go cudownie. I w tej chwili ten Pingu, tam oni coś tam gotują też na nim, ma szansę, jakby rynek ruszył, też tutaj coś podać. Więc widać, że to był szybki cash grab. Launch history, Pingu, Extreme Low Market Cap, LP, właśnie, gdzieś tutaj było, nie wiem, tutaj było napisane, że oni coś tutaj produkują. Pingu meme. Zobaczmy sobie Pingu meme. Pingu on base. Pingu visitors, Pingu memcoin. Oni coś tutaj mieli, jakieś tam eventy tłuc, więc no, marketing 10%, kurna, kolsi, zobaczcie, 15%. Także pięknie. Także jak ktoś brał, ja miałem z tego, miałem z katapultu tu właśnie, o 35% na rynek, także dużo zostało zdumpowanych już. I teraz cena, wiecie, jakby było pompowanie, to by było całkiem nieźle. Także ja biorę udział właśnie w tym Katamoto spraw. Także nieźle. Workout App. Nasz polski Workout App partneruje się ze Scale Network i będzie tutaj można, to jest bardzo długie partnerstwo, które będzie dostarczało Zero Gas Fees Technology i szybkie transakcje, więc będzie tutaj właśnie program nodowy też, także dla Workout App sporo się dzieje i różnego partnershipy, które będą znowu nadchodziły, czyli chłopaki bardzo pięknie to rozegrali, nie wiem, czy oglądają moje odcinki, ale wyczekali model, w którym i tak nie ma sensu wypalać swoich wiadomości, tak jak na przykład tą reklamówkę zrobił Metal i dał to w największym spadku. Dla mnie to jest błąd, ale ja nie wiem. Po prostu ludzie nie znają cykli. Chłopaki, widać, znają tutaj cykl i mikrocykl i dozują wiadomości w dobrych rynkach, żeby po prostu szło to dalej. Więc patrzcie, ale to tylko mówię pod względem, wiecie, wiadomości i takiego hype'u. Ich produkt działa, tak? I normalnie możecie go sobie tam używać, apkę ściągnąć na Google i na iOS'a. I normalnie działa na siłowni, nie, że tylko bieganie, tylko normalnie możecie, wiecie, rękami tam podnosić różne gadżety i AI weryfikuje, czy nie oszukujecie na przykład, tak? Czyli jest parę punktów pomiarowych, które patrzą, czy na przykład nie oszukujecie, dlatego nie będzie można nałożyć tego na psa i tak jak na inne projekty, pies biegł i nabijał punkty codziennie, tak? Także tak to wygląda. Korekta na rynku nieruchomości w USA, no i zaczyna się. Budynek sprzedany 91% taniej po 3 latach od kupna w Teksasie. Co prawda w Teksasie, teraz jeszcze chyba, nie pamiętam tylko gdzie, znowu most jakiś tam, most kolejowy zawalił się. Zgadnijcie, jak się zawalił? A no, wjechał jakiś statek w niego. Także nieruchomości wylicytowane 91% taniej 3 lata po zakupie. Nie znam detali tutaj, ale to pokazuje, że komercjalne real estate będą miały problemy. I pamiętajcie, ktoś tam kiedyś mówił o REIT-ach, tak? I mamy REIT-y real estate, zaczynają kuleć, REIT-y commercial offices zaczynają kuleć i to wszystko trzymają banki. A banki mają fundusze, ok? Fundusze inwestycyjne mają torby w bankach i te torby, które banki im dają jako właśnie te fundusze inwestycyjne, więc uważajcie na REIT-y, bo może być nieciekawie na REIT-ach. Wygaszenie produkcji w polskiej fabryce, pytania o miejsca pracy. Zbliżamy się do fazy zgniatacz czaszki, dobra? To są te wiadomości, które Wam mówiłem 2 tygodnie temu. Bardzo szybko to dogoniło, kurde, już widać mi się tematy kończą. 1-3 miesiące będzie school crusher, zgniatacz czaszki. Wchodzimy w fazę school crushera. Zwykle jest to na końcu, o tu, tego wykresu, a później jest odbicie. Nasz V-shape
będzie prawdopodobnie po około 3 miesiącach. Także przygotujcie się na od 1 do 3 miesięcy dosyć negatywnych wiadomości. Rosnące ceny, oh my god, jak my sobie porobimy, tu zwolnienia, tu. I po prostu ma być źle. Ale później będzie odwrót. Chcą zniszczyć tych tutaj ludzi, ale nie mogą zniszczyć całkowicie, bo ludzie wyjdą na ulicę, więc potem przydozują trochę. I ci, co się ugotują w tym miejscu, no niestety, ale większość ludzi to przetrwa z mniejszymi, większymi stratami, ale ci, co są mądrzejsi, przetrwają to na przykład z zerowymi stratami i będą mogli potem odrobić się w biznesie, a później tutaj będą musieli sobie zadać pytanie, bo to będzie raczej niższy szczyt w gospodarce, tak? Czyli faza czwartego biegu, bo będziemy wchodzić w dziurawe siaty w Lidla znowu. Więc wtedy będzie można wyjść, będzie można zbudować sobie trochę gotówki, no i przetrwać to, ten rynek kiepski, który będzie. A będzie bardzo kiepski, ale jeżeli, tak jak mówię, mental będziecie mieć taki, że będziecie na to przygotowani, to nie będzie źle. Słuchajcie, ja to przeżyłem, nie było źle, ja byłem na to gotowy, chociaż gówno wiedziałem wtedy o takich rzeczach. No i nie wiem, wracamy tutaj do tego postrzału słowackiego ministra. Jak pamiętacie, był on jak ość w oku dla WHO i dla World Economic Forum, ponieważ sprzeciwiał się wszystkim tym różnym gadżetom i tym sprawom. No i zobaczcie, jest tutaj postrzelenie. I teraz jak sobie poczytacie komentarze na różnych tam portalach, to ktoś celowo się zapytał, czy ktoś żyje tam na Słowacji? Jak to jest? A ktoś tam opisuje, nie, to mafia, boss, coś tam. I że ten, ludzie jest bardzo zły, nie wiadomo dlaczego ludzie na niego głosują. I ta osoba odpowiada, a dzięki mieć wiadomości z pierwszej ręki, jak ktoś tam żyje, to na pewno prawda. Wiecie, takie typowe podkładki, bo dużo ludzi będzie to czytało. A co on zrobił? Ale on był ością wokół dla tych właśnie służb. Także to jest bardzo ciekawe, co się stanie. Czy on wróci do swojej formy i będzie znowu stał ością wokół, czy po prostu powie, nie, nie, słuchajcie, jak zmieni ton, to znaczy, że po prostu powiedział, dobra, już nie będę tego robił, dobra. Ale jak będzie walka, to ludzie mogą to poprzeć i to byłby punkt zwrotny w takiej polityce. No i dobra. Spójrzcie na to. Według mnie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to powiedzenie, że mamy recesję w Polsce już, czyli zgniatacz czaszki. Dochody z VAT w kwietniu były wyższe niż rok wcześniej. Minister Finansów podał, że ewentualne słabe odczyty dochodów z VAT w kolejnych miesiącach kreowałoby ryzyka dla realizacji prognozy dochodów z tegorocznej ustawy budżetowej. Deficyt budżetu po kwietniu 2024 przytłacza różnicą z zeszłym rokiem. Podobny poziom deficytu, 42,6 miliarda, został w 2023 zanotowany dopiero w listopadzie, a już jest w tej chwili gdzieś w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dla porównania, po kwietniu 2023 deficyt budżetu wynosi około 10 miliardów, a teraz wynosi chyba 30, ile ona wynosi? Prawie 40 miliardów. Także już widać, że ładowanie kasy, gdzie ta kasa idzie, już jest bardzo duże i skończymy z o wiele większym deficytem, około 200, licząc, że to jest pierwszy kwartał, to mamy 40 prawie, razy powiedzmy, razy 4, mielibyśmy 160 mniej więcej. A zobaczymy, czy coś po drodze nie będzie. To było bardzo grube. To była Polska za... Oh my God. Dlatego już nie było potem programu wsparcia. Ale zobaczcie, trzeba się zastanowić. Dochody z VAT. Więc jeżeli VAT maleje, już kiedyś o tym mówiłem, jeżeli maleje kolekcjonowanie podatków z jakiejś gałęzi podatkowej, czyli powiedzmy mamy dochody, mamy VAT, mamy coś tam, to znaczy, że kuleje ta gałąź przemysłu. Jeżeli VAT mamy mniejszy, to albo ludzie mniej kupują, albo toczy się mniej biznesów. Albo ludzie kupują coraz tańsze produkty, lub nie radzą sobie, lub jest deflacja. W każdym razie VAT malejący zmniejsza się obrotomierz biznesów, prawda? Połączyć to z polskim odczytem biznesowym, który jest poniżej 50 punktów bazowych, czyli jest w recesji, powiedzmy, co dwa odcinki temu chyba o tym było, to jest potwierdzenie, że Polska już weszła w stan recesji. Ale nie nazwą tego tak. Wszelkie słowa jak coś tam, zamienniki deflacji, zamienniki recesji typu niższy VAT, obniżenie produktywności, coś tam, to jest właśnie recesja. Więc tak jak mówię, 1-3 miesiące się przygotujcie na skull crusher, zgniatacz czaszki. W tej chwili zgniatacz czaszki. Ale to nie będzie ten game over.
potem będzie to odbicie. Liczę na to odbicie po prostu, liczę na to odbicie, bo już widzę, jak banki zaczynają dawać kasę przedsiębiorcom. I czekam tylko na ten kredyt, nie wiem, czy to będzie kredyt na start, kredyt 0%, whatever, bo to by ładnie podniosło ludzi, tylko pamiętajcie, żeby w tym okresie zbudować sobie po prostu jakąś poduszkę. I na koniec, bardziej pozytywnie, zobaczcie, jak naturalnie zwierzęta bawią się, nie trzeba im żadnych technologii, żadnych kredytów, niczego innego. Zobaczcie, to jest dopiero organizm, który ma wbudowany firmware. Wszystko normalnie, bez jakichś tam udziwnień. Cieszą się i bezwarunkowa miłość, zobaczcie. To jest właśnie coś. Także tym miłym akcentem trzymajcie się. Jutro opowiem więcej o AI monetach, którymi warto się przyjrzeć. I to tyle. Na razie, trzymajcie się, do potem.